Słowo za słowo. Poranny gość radia RDN Małopolska. A z nami o poranku wójt gminy Wierzchosławice, Małgorzata Moskal. Dzień dobry. Dzień dobry pani redaktor, dzień dobry państwu. Pani wójt, będą jeździć miejskie autobusy do gminy Wierzchosławice? Bardzo byśmy chcieli, żeby takie autobusy jeździły na naszym terenie, bo na ten moment mamy jednego tylko przewoźnika na terenie gminy Wierzchosławice. Czyli jest monopol. Dokładnie tak. Jeżeli jest monopol, no to w związku z tym mnóstwo skarg, które trafiają do wójta gminy i nie tylko, również do rady gminy. Będąc przewodniczącą rady gminy w poprzednim okresie kadencyjnym, tych skarg było bardzo dużo. Co szczególnie doskwiera mieszkańcom? Tak naprawdę niepunktualność tych autobusów, omijanie przystanków, omijanie linii na trasie, która przecież jest konkretnym pozwoleniem starosty przygotowana do tego, żeby takie autobusy na tej linii jeździły, żeby te busy danej firmy przewozowej były realizowane. Niestety komfort jazdy. No to nie są klimatyzowane autobusy. Nie są klimatyzowane, niestety też nie są niskopodłogowe. MPK takie autobusy, a ja je owszem oferuję. I odżyły w mieszkańcach te nadzieje po ostatniej jeździe testowej, w której brała pani udział władze Tarnowa. I co z tej jazdy testowej wynika? Tak, bardzo się cieszę, że miasto Tarnów, pan prezydent Jakub Kwaśny podjął takie rozmowy z gminą Wierzchosławice. Takie rozmowy trwają nie tylko z nami. Bardzo się cieszę też, że w trakcie takiego właśnie podejścia udało nam się porozmawiać również z panem starostą Jackiem Chudymą, z panem Marcinem Kiwiorem, z innymi włodarzami i otwarci jesteśmy na wszelkie relacje w tym zakresie, bo takie relacje budują. Taka aglomeracja miejska, uważam, wokół Tarnowa powinna powstać. Czy się uda, to oczywiście jest podejście kolejnych wójtów do tego, natomiast dużo pracy jeszcze przed nami. Musimy dokonać wszelkich formalności, musimy przygotować odpowiednie kosztorysy, znaleźć pieniądze. No właśnie, pani wójt, padły już jakieś kwoty, jakieś propozycje? Tak naprawdę jesteśmy w trakcie przygotowywania konkretnych koncepcji po obydwu stronach sceny, po stronie pana prezydenta, po stronie gminy Wierzchosławice, także jeszcze czekamy na konkretne tutaj informacje. To zapytam inaczej, ile gmina Wierzchosławica jest w stanie wyłożyć na miejską komunikację, która obsługiwałaby właśnie przystanki w Wierzchosławicach, bo podobne rozmowy toczą się między miastem Tarnów a gminą Tarnów i tam też obydwie strony są otwarte, tylko ciągle obydwie strony nie mogą się dogadać w sprawie pieniędzy właśnie. Tak, pani redaktor. Pieniądze są tym czynnikiem, który jest najbardziej istotny. Wiadomo, że to nie jest decyzja tylko wójta gminy Wierzchosławice, przede wszystkim rady gminy Wierzchosławice, która uchwala ten budżet i wspólnie z radnymi będziemy na ten temat rozmawiać. Wiemy, że jest to bardzo potrzebne dla naszych mieszkańców. Bezpieczeństwo komunikacyjne, niewykluczanie z terenu Wierzchosławic, z terenu aglomeracji tarnowskiej. Bardzo chcielibyśmy, żeby zarówno mieszkańcy Tarnowa mogli przyjechać na teren gminy Wierzchosławice, bo przecież mamy przepiękne tereny, atrakcyjne tereny zielone, ale i nie tylko, przepiękne korty tenisowe przy Gminnym Centrum Kultury. Więc być może, jeżeli uda nam się wspólnie dokonać tego konsensusu, to wcześniej czy później pieniądze się znajdą. Poszukamy również funduszu przewozowego, są konkretne pieniądze też. Ale to są na razie marzenia czy konkretne plany? Chodzi mi o termin. Czy jest już jakiś przewidziany termin, od kiedy te autobusy mogłyby jeździć? Terminowo musimy na wszelkie rzeczy poczekać. Tak jak powiedziałam na samym początku, jest dużo przygotowań formalnych do tego, żeby takie działania zamknąć. Czyli to na pewno nie będzie jeszcze ten rok. Zobaczymy. Bardzo byśmy chcieli. Wszystkie działania realizujemy ku temu, żeby jak najszybciej pewne działania podjąć. Natomiast musimy oczywiście spełnić wszelkie wymogi formalne, które, jak państwo wiecie, w tej administracji państwowej niestety w jakimś stopniu zatrzymują to koło zamachowe, które chcielibyśmy, żeby chodziło jak najpłynniej i najszybciej. Pani wójt, podobnie jak na te czerwone autobusy, bo tak mówi się o tych miejskich autobusach z Tarnowa, mieszkańcy czekają na obwodnicę. No właśnie, co z tą inwestycją? Obwodnica jest w trakcie realizacji. Mieliśmy już spotkanie z Zarządem Dróg Wojewódzkich. W tym momencie trwa przygotowanie, właściwie są już trzy koncepcje, które
wyznaczone są zarówno przez gminę i zgodne są z tym, w jakim zakresie planuje to Zarząd Dróg Wojewódzkich. Przygotowywana jest ocena oddziaływania na środowisko, więc naprawdę prace są bardzo zaawansowane. A będą konsultacje z mieszkańcami? Tak, oczywiście, że tak. Czy te warianty przewidują jakieś wyburzenia? Gdyby pani mogła o nich mniej więcej coś pokrótce opowiedzieć. Trwają już rozmowy w tym momencie. Osoby, które są jakby na terenie tych wyburzeń, jak najbardziej. Tak, jest to niewiele tych wyburzeń, zaledwie 4 domy. Nie ma protestów? Na ten moment nie słyszałam. Trwają rozmowy, tak jak powiedziałam. Jesteśmy jakby wspólnie razem z Zarządem Dróg Wojewódzkich w tej kwestii zgodni i mam nadzieję, że uda nam się, na pewno nie w tej kadencji, chociaż wszystko jest możliwe, prawda? Jeżeli dąży się do pewnych celów i wytrwale, to wszystko jest możliwe. Będziemy dążyć do tego, żeby ta obwodnica na terenie gminy Wierzchosławice powstała. A jakie są szacowane koszty i skąd pieniądze? Oczywiście koszty to jest na ten moment szacowany koszt na dzień dzisiejszy, bo wiadomo, że te koszty wzrastają. Wstępnie jest to 270 milionów złotych. To jest olbrzymia kwota. Inwestorem głównym jest oczywiście Zarząd Dróg Wojewódzkich i województwo małopolskie. Liczymy na dobrą współpracę z województwem. Mamy świadomość tego, że jest to bardzo poważna inwestycja, bo będzie przebiegała, jeżeli ta koncepcja, o której mówimy, ta koncepcja A zostanie uchwalona, to będzie... Czyli ta najbardziej prawdopodobna. Najbardziej prawdopodobna i najbardziej bezpieczna i właściwa dla gminy Wierzchosławice. To którędy ma przebiegać? Ma przebiegać przez autostradę, przez PKP, po prawej stronie autostrady w kierunku Krakowa oraz przez część dwudniaków, trzydniaków, oczywiście samym skrajem tych miejscowości wierzchosławickich do tego mniej więcej miejsca obok linii energetycznej. Bo oczywiście chodzi o obwodnicę nie tylko Wierzchosławic, ale na tę trasę czekają też mieszkańcy Łętowic i Bogumiłowic. Dokładnie. Pani wójt, wakacje w pełni, w szkołach remonty, jak przebiegają te prace i czy robotnicy, czy firmy budowlane wyrobią się do roku szkolnego? Tak naprawdę remonty są przewidziane do 9 grudnia, bo część z tych szkół będzie realizowane tylko, będą tematy realizowane tylko w szkołach, w pomieszczeniach szkolnych. W każdej szkole na terenie gminy Wierzchosławice realizujemy te inwestycje. Jest to inwestycje, są to pieniądze z Polskiego Ładu, już etap trzeci. I cieszy mnie to, że udało nam się poszerzyć te prace, bo niestety poprzedni wójt dość mocno je zawęził, zwracając uwagę na koszty. Proszę sobie wyobrazić, że na przykład miała miejsce taka sytuacja, że realizujemy remont szkoły, na przykład w Łętowice jest przygotowana wymiana instalacji elektrycznej i mają pozostać w ten sposób zatarte tylko ściany. No nie wpuszczę dzieci w takie pomieszczenia. Znaleźliśmy pieniądze, siedliśmy od negocjacji, bo zamówienia publiczne pozwalają na taki proces przetargowy. Siedliśmy do negocjacji z wykonawcami i udało nam się pozyskać środki. W tym momencie mam pieniądze na to, żeby wymalować tą szkołę. Mieszkańcy zwracają też uwagę na inną sprawę, że najpierw były remontowane elewacje, a teraz robiony jest dach. Nie odwrotnie powinno być? Poprawiam błędy mojego poprzednika. Rzeczywiście powinno się zacząć od dachu. W tej chwili stawiając konstrukcję, rusztowanie przy szkole podstawowej w Wierzchosławicach musimy uszkodzić niestety świeżo zrobioną elewację. Wykonawca zapewnił nas, że będzie oczywiście te zaniedbania próbował niwelować i oczywiście przygotuje elewację po już składaniu rusztowania i przygotuje ją do pierwotnego poziomu, czyli właściwie tego wyremontowanego. Natomiast rzeczywiście, no niestety musimy ją uszkodzić, tak. Remont szykuje się też w domu Witosa i o ten remont chcę panią zapytać. Oczywiście nie w tym domu, który stoi przy głównej drodze i w którym Witos mieszkał wraz z żoną i który, no przypuszczam, że większość naszych słuchaczy kojarzy, ale chodzi o tę chatę w dwudniakach, gdzie urodził się Wincenty Witos. Tak, ten dom ma 210 lat, szanowni państwo, to jest z 1814 roku, więc jedna chyba z najstarszych chat na terenie, bym powiedziała, powiatu tarnowskiego,
myślę, że nawet województwa małopolskiego. W tym domu urodził się, żył Wincenty Witos. Był to dom jego ojca Wojciecha oraz ciotki. Tam mamy do wymiany część Czechy oraz podłogi glinianej oraz wymianę żurawia i jeszcze dodatkowo szczech ogrodzenia przy domu ludowym, obcięcia tej lipy, która jest na terenie tego miejsca. Przepiękny budynek, który warto odwiedzić, jak już będzie wyremontowany, serdecznie zapraszam tutaj do zwiedzenia go. Oczywiście ze sprzętami w środku, z oryginalnymi sprzętami, których jeszcze Wincenty Witos mógł pracować i uczył się swojej gospodarskiej roli, a potem tej roli premiera naszego państwa Rzeczypospolitej Polskiej. A kiedy remont rusza? W tym momencie przygotowujemy dokumentację techniczną, projektową, ponieważ dom jest pod nadzorem konserwatora zabytków. Panie wójcie, jak zakończyła się historia zabytkowego wozu strażackiego z Mikołajowic, który wylądował na złomie? Tak, wylądował na złomie decyzją poprzedniego wójta, został przekazany, przeznaczony tak zwanie na żyletki. Udało nam się odzyskać dzięki pomocy Państwowej Straży Pożarnej i szczególnie panu komendantowi Gładyszowi, za to bardzo serdecznie dziękuję. Auto trafiło z powrotem do OSP Mikołajowice, zostało przekazane bezpośrednio dla nich aktem darowizny. W tym momencie udało nam się podjąć takie rozmowy wspólnie z druhami z OSP Mikołajowice. Auto będzie miało swoje miejsce jednym z muzeum w Podkarpaciu. Ale może rzeczywiście to auto nadawało się na złom, panie wójt? Zabytkowe z 1976 roku, przepiękny samochód, naprawdę strażacy bardzo o nie dbali, jeszcze 2 lata temu był sprawny ten samochód, więc sentyment mówi swoje i jest na stronach Urzędu Gminy, jest na stronach Gminy Wierzchosławice. Serdecznie zapraszam do jego obejrzenia tych zdjęć, bo naprawdę jest piękne. A gdzie będzie można go zobaczyć, tak na żywo? Z tego, co wiem, w Przemyślu, w Muzeum Przemyślu. To daleko trochę. Trochę daleko. Niestety, jak Państwo wiecie, takie eksponaty muszą być pod dachem. Muzeum w Alvernii na ten moment nie miało już miejsca. Są to niestety dość takie oszczędne też miejsca, żeby przygotować taki samochód pod dach. Panie wójt, wakacje w pełni, no i upały, które dokuczają nam od wielu dni. Nie mogę nie zapytać o Dwudniaki, czyli miejsce oblegane wręcz przez mieszkańców nie tylko gminy Wierzchosławice, ale całego regionu. Mieszkańcy wspominają jednak czasy, kiedy można było tam wypożyczyć rowerek wodny czy małą łódkę. Była też gastronomia. Czy myśli pani o rozbudowie infrastruktury rekreacyjnej w tym miejscu? Zachęcamy wszystkich, którzy mają taki pomysł, aby przecież takie rzeczy realizowali. Owszem, mamy tereny własne, mamy własne Dwudniaki i takie obiekty na terenie Dwudniaków są. Jednak te tereny nie są przeznaczone do kąpieli i tu bardzo prosiłabym wszystkich mieszkańców zarówno gminy Wierzchosławice, jak i okolic, żeby mieli na uwadze, że są to tereny pożwirowe, czyli nieprzygotowane do kąpieli. Czyli teren może się zdarzyć, że w jednym miejscu jest metr głębokości, a w innym kilkanaście. Tak, dokładnie tak, nawet i więcej. To są poważne tereny, to są głębokie stawy i niestety nie są bezpieczne dla życia kąpiących. A można zrobić tak, żeby było bezpiecznie, tak, żeby mieszkańcy mogli tam wypoczywać? Tak, poprzednia kadencja Rady Gminy podjęła taką uchwałę. W tym momencie jest tworzone wyrobisko w okolicach Łędowic, gdzie jeden właśnie z terenów będzie przygotowany typowo pod kąpielisko, gdzie już w trakcie eksploatacji kruszywa jest przygotowywany teren do tego, aby takie kąpielisko tam powstało. I po zakończeniu oczywiście eksploatacji tego złoża będzie przygotowany teren wypoczynkowy w Łędowicach. W przyszłym sezonie już? No nie, to jednak troszeczkę trwa. Kilka lat? No kilka lat na pewno. Już w te wakacje wyjątkowe wydarzenie kulturalne, w zasadzie na finał wakacji, bo chodzi o datę 24-25 sierpnia, Dożynki i Święto Karpia. Jak to wydarzenie będzie wyglądać w tym roku? Szanowni Państwo, no niestety z racji ekonomii i środków, które mamy w budżecie gminy, musieliśmy te święta obydwa połączyć ze sobą, więc Święto Karpia będzie przed Dzień Dożynek w Wierzchosławicach. 25 będą Dożynki, 24 będzie Święto Karpia. Mamy
zaproszony ciekawy zespół. Za chwilę będą konkretne szczegóły na terenie. Dzisiaj pani nic nie powie? Wolałabym jeszcze nie. Mam nadzieję, że będzie tutaj głośnym echem odbijała się ta informacja w RDN-ie, ale również i w okolicznych mediach. Powiem tylko tyle, że jest to zespół, który wszyscy bardzo lubią, kochają i świetnie się przy nim bawią. Więc liczę na to, że będzie duża frekwencja. No to czekamy na konkretną informację, kto wystąpi. No i jak zwykle będzie można degustować pysznego karpia, z którego gmina Wierzchosławice słynie. Dokładnie, karpia wierzchosławickiego, jednego z najlepszych na naszym terenie. Bardzo dziękuję za rozmowę. Wójt gminy Wierzchosławice, Małgorzata Moskal. Dziękuję pani, dziękuję państwu.